Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Zobaczymy partię Magnusa Carlsen, ale taką trochę inną. Zagrał ze słabszym zawodnikiem, jakimś takim mi nieznanym. Vincenty Keimer, może iść tak, Keimer, trudno to powiedzieć, jakieś takie dziwne nazwisko, białymi, ale za to w bardzo silnym turnieju. W turnieju gra pięciu bardzo silnych zawodników i pięciu takich mniej silnych. Carlsen gra czarnymi, runda pierwsza i dał przeciwnikowi spore fory. D4, skoczek F6, C4, C5, D5 i tu przechodzi do obrony królewsko-indyjskiej. Nie tam żadne pendoni, tylko obrona królewsko-indyjska. D6, E4, goniec G7, skoczek F3, roszada, goniec E2. Goniec E2, E5, centrum zamurowane. Roszada. I teraz mamy do czynienia z tak zwanym centrum zamkniętych. Centrum zamknięte jest jeden łańcuch pionów. To jest drugi, wzajemnie zablokowane łańcuchy pionów i czarny ma atakować bazę łańcucha. Tu i tu. Natomiast dla białego baza łańcucha jest tu. Baza. I to jest taka śmiesznostka, że bazę łańcuchów czarnych trudniej atakować. Skoczek E8. Skoczek E1. F5. F5, G5. I teraz uwaga! Jeżeli biały tu wybija i jest pion na C5, to jest to strategicznie korzystniejsze dla czarnego. Przy pionku na C7 jest to korzystniejsze dla białego. Ale chyba zawodnik grający białymi tego nie rozumiał. F4. Skoczek D7. Skoczek D3, napad tu i tu E4. I bardzo proszę. Zajęte, kontrolowane. Czarne mają przewagę w centrum. Mają czarnopolowego gońca, bardzo silnego. Pozycja obiektywnie jest lepsza dla czarnych, chociaż białe nie do końca to rozumieją. Nawet niektórzy uważają, że biały jest ciut lepszy. I teraz kluczowa, bardzo odpowiedzialna decyzja. Carlsen oddaje swojego bardzo silnego bońca. No i jest taka koncepcja za słabość pionów, za zablokowane gońce białych. Skoczek DF6. Goniec E3. Skoczek G7. No lepiej było grać Hetman E7. Lepiej to tak sobie można mówić. Carlsen ma własne zrozumienie szachów. Głębsze od przeciętnego szachisty. Hetman E1. Goniec D7. Tutaj widać, że zagranie B5 jest tylko na rączkę białą. Skoczek D1. Goniec A4. H3. Goniec D1. Zagrane w stylu Pietrosiana. Carlsen zdobywa przewagę parę skoczków. Hetman D1. Musi tylko ich gdzieś ulokować. Na razie skoczki stoją nieszczególnie. Będzie walka o poprawienie. Król F2. No skoczek chciał iść na G3. Hetman G6. Tu dobre było G4. Takie otwarcie pozycji król biały się schowa i byłoby to dla nich dobre.
nastąpiło w wieżach. Jeden wolniejszy król uciekł spod rażenia wieży. A4. O, biały toczy walkę na cały szach. Wieżak G8. Tu są. Karsen prosto. Skoczę w F na H5. Tu hetman chce dać szacha. Nie wiem, czy wszyscy widzą, ale szach na G3. Hetmanem oczywiście należy do kończących. No, biały zauważy. Hetman G2. Taka walka głęboko pozycyjna. Gońce białych trudno jest poprzez tawier, czy niechęć jest do zostania z czarnopolowym gońcem. Hetman F6. Tu. Wieża AC1. Hetman D8. No, idzie atakować pionki słabe z tej strony. No taki cwaniaczek. Można też było taką opcję zrobić. Można by, ale nie była łatwa do oceny. Hetman i pion za wieżę i dwa gońca jest niejasne. Hetman D8. Białe grają bez planu. Przestawiają figury. Teraz zdecydowały się na ostre posunięcie. I w tym szaleństwie jest metoda. Skoczek D7. Carlsen nie boi się, ponieważ świetnie liczy warianty i nie widzi to przegranej, wyzywa na siebie ogień przeciwnika. Linia się zamknęła. Hetman A5. Teraz można było iść hetmanem na H1. Zdawały białym w miarę taką przyzwoitą pozycję. G6 do ataku. Teraz skoczek F6 podobno balansowało na granicy równowagi, jak to mówią. H6, no to jest trochę ryzykowne, bo pion H6 jest słaby. Wieża B1. Próba przyjścia z drugiej strony i wyłączenia z gry hetmana. Ale Carlsen to widzi i nie pozwala ani na jedno, na drugie. Hetman G3 z ideą przyjścia tym hetmanem od tyłu, a potem może tu. Tak, gdyby się udało zrobić, miałem jeszcze dwa ruchy, prawdopodobnie dałyby mata. No to musiał jeszcze sprawdzić, ale o to chodzi. Hetman D8, ale Carlsen nie puszcza hetmana na H4. On takie rzeczy widzi. Król E1. Król nie wie, gdzie ma iść. Czy tu, czy tam, czy na D2 mu będzie dobrze. Skoczek E8. Król D2. Skoczek F8, goniec F2. Goniec też nie wie, gdzie ma stanąć. Jest gońcem pasywnym, podobnie jak jego kolega, hetman E7. Król E3. Jak widzimy, białe tupczą w miejscu. Carlsen też się nie spieszy. Carlsen wie, że przeciwnik powoli mięknie. Król D2. I śmiało inkasuje. W zasadzie, jak weźmiemy pod uwagę, że to jest podparty, wolny pion, to strategicznie biały stoi. Wyśmienić. H4. Próba nerwowego ataku, ale skoczek E7 powoduje, że po wymianie jednej wież potencjał atakujący zostanie praktycznie wyzerowany, bo trzeba wziąć pod uwagę, że trudno sobie wyobrazić, jak gońce zaatakują króla. Hetman z wieżą może atakować dwa razy, więc wystarczy te pola bronić raz i nie wnikną. No i bronią. Skoczki bronią G6, G8, drugi broni G7. Nie ma jak wniknąć przy królu. Hetman F7, H5. No może goniec chce przejść, ale to też nie za bardzo. Skoczek F6, goniec H4. Teraz trupowaty jest ten goniec. B6. No tak. Wieża B1. Biały dalej gra bez planu. Hetman F8. Wieża G1. Hetman F7. Carlsen usypia czujność.
Wieża B1. Nie wiadomo, dlaczego niektórzy tak zwani komentatorzy próbowali stawiać wykrzyknik tym posunięciom, tak jakby tu się jakieś cugcwangi ustawiały, czy co. Skoczek F, G8. Skoczek broni na H6, ten broni na G6, hetman broni, nic się nie dzieje. Król D2, hetman F7. O, tutaj zwracam uwagę, że piona nie można bić, bo hetman patrzy rentgenem i jak goniec odskoczy, to hetman tego zbije. Więc to taka pyrrusowa groźba, choć takiego pojęcia nie ma, ale je właśnie wprowadziłem. Król D2, hetman E8, tu nie ma sensu komentowanie tych wszystkich posunięć po kolei. Po prostu chodzą sobie tuptom i A5. No. I teraz czarny jest na rozdrożu. Dobre było B5. Skoczek D5, skoczek F4 i partia powoli się kończy. Chociaż z drugiej strony BA5 też było niezłe. Wieża A5 i skoczek C8. Pion obroniony dwakroć. Goniec nie ma co grać. Wieża grozi przyjść na G7 i zaszaleć. Grozi przyjść na B7 i zaszaleć. Wieża A1. Hetman F8. Obrona z nadmiarem strategicznie ważnych punktów. F5, F6. D6, wieża, gdzie ona przeszła? Na B1. Skoczek przesłonił, ale on przesłonić on przesłonił, ale on jeszcze patrzy tu. Wieża G1 i teraz wieża G7. Teraz można było grać A5 z ideą A4 i z wygraną. A czy Carlsen można było grać wieża B7? Czy Carlsen się musi gdzieś spieszyć? Nie. Gra wieża G7, wymienia wieżę. Białe chętnie wymieniają. I trzeba być królem. I to hetman w takiej pozycji ze skoczkami jest o wiele lepszy, bo skoczki są lepsze. Teraz w ogóle nie ma wkładu. Król H8, no to tu też test, to nie da na G6, ale no skoczek tu wszystkiego broni. A5 i co z tym pionem? Sam goniec go nie zatrzyma. Goniec F1, A4, król C2, A3. Tu widać, że pion kryje, tu król nie bardzo może podejść. A mimo to podchodzi. Skoczek A4. Czy skoczka można zbić? Nie, bo pionek zrobi fru. Czy pionka można zbić? No też nie, bo skoczek zbije tu i tam. Goniec H3. Hetman G7 po tym ruchu, ponieważ grozi szach na C3. Trzeba wymienić hetmanki. I pytanie, jak obronić piona H5? Ja nie widzę. Branie piona na F5 jest ryzykowne, bo ten młody zawodnik bierze. Ale po skoczek F6, pion F4, tak jest niegroźny, pion E4 obroniony, tu skoczek dalej, król A3, skoczek C3. Tu można było się ratować, grając król B3. Król B3 jeszcze dawało szansę na ratunek. Pogoniec F2, pozycja białych jest skończona. Proszę, kombinujemy jak Magnus Carlsen. Magnus Carlsen nie kombinuje, tylko konsumuje. Król B2 dużo nie pomagało. Goniec G1. Nastąpiło król A4. No, król poszedł do ataku. Chyba tu chce atakować piona D6. No, trudno sobie wyobrazić. No, jednakże po skoczek H5 pozycja białych jest skończona. Ale biały dalej atakuje. Proszę, jak dziarsko idzie. Skoczek F6, król B6, proszę, proszę. A kto będzie łapał te piony? Król F7, król C7, król E7. Król przeszedł, zrobił kawał drogi, szmat drogi zrobił i nulka.
i 0k. Teraz goniec h4 nie pomaga. Goniec h4 nie pomaga, bo skoczka się nie traci. Zachęcam do samodzielnego przeanalizowania. Tu skoczek odchodzi, idzie pion e2. Goniec e3, a tu goniec stoi jeszcze gorzej. Skoczek d4, proszę, przydaje się pion. Goniec g6, a żeby zagrać f5, ale jest h5. I z bandowym pionem gońce sobie kiepsko radzą, bo go kontrolują z jednej piony, z jednej strony, to ten go łapie. Skoczek f3 za chwilę. Jeżeli król b6, teraz skoczek g4, skoczek f2 i pion dochodzi. Goniec f5. Skoczek d2, tu patrzy, jeszcze tego chcę wziąć. Goniec h4, teraz to nie ma po co tego brać, broni piona e3, pcha go do przodu. Tu są tylko dwa kroczki. I raz, i dwa. Goniec d3. Skoczek f3, proszę, jak skoczki szaleją. Król d6, no po co brał tego na d6? Jak po h4, czarny wygrywa. Czarny wygrywa. Król c7, koniec d4, król c8, e2. Trzeba oddać gońca. Po oddaniu gońca skoczek nadąża. Skoczek nadąża skontrolować pole g8, a pion robi fru. Także widać było, że Carlsen się świetnie bawił w tej partii. Nie spieszył się, nie spieszył. Zagrał na struktury, ocenił, że dwa białe gońce będą kiepskie i takie były w rzeczywistości. Trochę inna partia w trochę innym stylu, ale jak zauważyliśmy, Magnus Carlsen dobiera styl pod konkretnego przeciwnika. Dziękuję ślicznie za uwagę.